Bienvenue, witam w kolejnym wideo o francuskim, trzecia część o czasownikach na IR, jak w tytule. Dziś powiemy sobie bardzo fajnej grupy czasowników, które odmieniają się jak pierwsza grupa czasowników. Kwestia tylko jest, żeby pamiętać, z którymi czasownikami możemy sobie na to pozwolić. I będzie to na przykład ouvrir. Może kojarzycie takie słówko ouvertura. Ouverture to się wzięło właśnie z francuskiego, czyli otwarcie, otwieranie. Mówimy ouvertura na taki utwór, który otwiera większą formę muzyczną, prawda? Potem mamy czasownik offrir, bardzo intuicyjnie z polskiego też, czyli coś oferować, coś dawać. Mamy też czasownik donner na końcu, który też oznacza dawać, jest bardziej uniwersalny, no ale taki czasownik jak offrir również istnieje. W angielskim znamy to offer, tak? Mamy słowo une offre, w ten sposób można go zapamiętać. Couvrir, troszkę wariacja tego ouvrir, prawda? Czyli zakrywać, zasłaniać, też może nam się skojarzyć z angielskim cover. Od niego będziemy mieli taką dość dużą grupę, rodzinę wyrazów, czyli na przykład couverture, jakieś zakrycie. Couvert, czy w liczbie pojedynczej, un couvert, les couverts, to są sztućce. Warto to zapamiętać też. Potem mamy découvrir, czyli kolejna wariacja od z kolei tym razem couvrir. Tak jak angielskie discover, découverte to jest odkrycie. I découvrir, odkrywać. Wszystko, zobaczcie, się opiera na tutaj większość na czasowniku ouvrir. Mamy czasownik souffrir, tak jak angielskie suffer, czyli cierpieć. Souffrir, souffrance, to będzie cierpienie. I mamy taki piękny czasownik accueillir. Accueillir, gościć, przyjmować. Ja wiem, strasznie on wygląda. I w ogóle, co tutaj się dzieje, jak on jest zapisany i jak się go czyta, to tutaj można troszeczkę głowę stracić. Mamy tutaj C, które musimy przeczytać jako K, ponieważ dalej mamy nieme, co prawda, ale U, właśnie U jest nieme. Y czytamy właśnie jak Y z alfabetu, czyli nie E, tylko Y. Ono sobie stoi samodzielnie jako pojedyncza sylaba. I potem mamy ILL, który tworzy nam dźwięk I. No i czytamy oczywiście końcówkę IR. Accueillir. Accueillir. Przyjmować, gościć kogoś. Może kojarzycie takie słowo accueil. Jeżeli nie, to polecam zapamiętać, ponieważ ono oznacza recepcja. Jest oczywiście też słowo la réception. Po francusku, natomiast accueil jest takim słówkiem, którym wydaje mi się, że wyraża troszkę więcej, ma takie szersze znaczenie, coś na zasadzie właśnie biura obsługi klienta, oczywiście recepcja, ale też punkt jakiś taki główny w danym budynku, także fajnie zapamiętać słowo accueil. No i właśnie, jak to odmieniamy? Tak jak już powiedziałam, będziemy oczywiście odcinać końcówkę IR, już tym razem nie ER, tylko IR. No i w liczbie pojedynczej mnogiej odcinamy, wstawiamy końcówki i wszystko zachowuje się jak w pierwszej grupie czasowników. Takie są końcówki, które mam nadzieję pamiętacie. Przypomnijmy sobie może, jak to działało. Tutaj jest czasownik parler, regularny czasownik z pierwszej grupy. Tak on wygląda, czyli mamy parl, który jest tematem i nieme końcówki w całej liczbie pojedynczej, trzeciej osobie liczby mnogiej oraz ONS i EZ w osobie nous parlons, vous parlez. Czyli jeszcze raz, je parle, tu parles, il parle, elle parle, elle parle, nous parlons, vous parlez. Tak wyglądają te końcówki, tutaj je sobie zapiszemy obok. No i jak to będzie działać? J'ouvre, oczywiście tutaj jest jeszcze kwestia przy czasowniku ouvrir, że zaczynamy od samogłoski, w związku z tym mamy elizję, j'ouvre. Tu ouvre, il ouvre, elle ouvre, on ouvre. Oczywiście w liczbie pojedynczej końcówki, które dostawiamy w formach osobowych, są nieme. Czy to w pierwszej, czy drugiej grupie, jakiejkolwiek trzeciej, zawsze to są nieme głoski. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent, elles ouvrent, tak samo liczba mnoga, trzecia osoba. No. Ouvrir, tak wygląda. Couvrir, no analogicznie, prawda? Je couvre, tu couvres, il couvre, elle couvre, on couvre. Nous couvrons, vous couvrez, il couvre, elle couvre. Offrir, czyli coś oferować, zobaczcie, zaczyna się od samogłoski, w związku z tym przy osobie je będzie Elizia. J'offre, tu offres, il offre, elle offre, on offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent, elles offrent. No myślę, że to nie jest jakieś super trudne. Jak znacie końcówki pierwszej grupy, to naprawdę nie będzie tutaj większej filozofii. To jest akurat fajne. Nie musimy w ogóle jakiejś historii przeżywać z dodatkowymi jakimiś samogłoskami, znikającymi, dodawanymi, jakieś zmiany w temacie. Wszystko jest po prostu bardzo, bardzo czyściutkie i porządne.
Mamy potem jeszcze souffrir, czyli je souffre, tu souffres, il souffre, elle souffre, on souffre, nous souffrons, vous souffrez, il souffre, elle souffre. No i straszny czasownik accueillir, j'accueille, tu accueilles, il accueille, elle accueille, on accueille, nous accueillons, vous accueillez, ils accueillent, elles accueillent. Jak przeczytam może jeszcze raz, bo jest dość trudne. Accueillir, j'accueille, tu accueilles, il accueille, elle accueille, on accueille, nous accueillons, vous accueillez, ils accueillent, elles accueillent. Zobaczmy to w przykładach, w zdaniach. Je souffre de solitude. Je souffre de solitude. Tu couvres le lit avec un dessus de lit. Tu couvres le lit avec un dessus de lit. Il accueille ses clients dans le bureau. Il accueille ses clients dans le bureau. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492. Tak, tutaj jest piękna liczba. Odsyłam do materiału o liczbach, o liczebnikach. Elle offre des fleurs à sa maman. Elle offre des fleurs à sa maman. La neige couvre le trottoir. La neige couvre le trottoir. I liczba mnoga. Nous ouvrons la bibliothèque à 8 heures. Nous ouvrons la bibliothèque à 8 heures. Vous offrez un joli cadeau à votre père. Vous offrez un joli cadeau à votre père. Il couvre les frais de la livraison. Il couvre les frais de la livraison. Mes amis accueillent ma famille à la gare. Mes amis accueillent ma famille à la gare. Elles ouvrent leurs cadeaux avec impatience. Elles ouvrent leurs cadeaux avec impatience. Les feuilles couvrent la place. Les feuilles couvrent la place. No i mamy taki czasownik, courir, może go kojarzycie, biegać lub biec. On jest fajny o tyle, że tak samo jak czasowniki, o których dzisiaj mówimy, nie stwarza żadnych problemów w odmianie, ponieważ nie będziemy dodawać, że modyfikować w żaden sposób tego tematu jego, czyli to cour. Natomiast tu będzie taka kwestia, że te nieme głoski, które dostawiamy w liczbie pojedynczej, to już nie będą te nieme głoski z pierwszej grupy czasowników, e, e, s, e, e, tylko to będą te głoski s, s oraz t. Te, które znamy z odmiany drugiej, z odmiany trzeciej, czyli to będzie taki miks, tak? Miks, nie miks, ponieważ liczby mnogie i tak końcówki zawsze tak samo wyglądają, prawda? Natomiast tu fajnie będzie zapamiętać, że temat właśnie się nie modyfikuje, nic z nim nie robimy, jest taki czyściutki, bezproblemowy, tylko te końcówki będą właśnie będą inne nieme. Czyli to będzie tak wyglądać. Je cours, tu cours, il court, elle court, on court. Czyli biegam, biegasz, biegam, biegamy, biegacie, biegają i tak dalej. Nous courons, vous courez, il court, elle court. Zerknijmy na parę przykładów. Je cours chaque matin avant le petit déjeuner. Je cours chaque matin avant le petit déjeuner. Elle court après son chien. Elle court après son chien. Vous courez très vite. Vous courez très vite. Zauważam taką tendencję na przykład, że niektórzy mi tutaj dodają zdublowane R w liczbie mnogiej. Nie ma takiej potrzeby. Ten czasownik jest naprawdę bardzo regularny. Tylko trzeba zapamiętać jego końcówki. I tyle. Podsumujmy, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Odmiana czasowników, które zawierają się tutaj tym razem w trzeciej grupie, w liczbie pojedynczej i mnogiej, odcinamy ir i wstawiamy końcówkę jak w pierwszej grupie, e, e, s, e, on, e oraz e, n, t.
Formy czasownika zachowują się jak w pierwszej grupie czasowników. Nic się nie dzieje z tematem, nie robimy żadnych modyfikacji, dostawiamy zwyczajnie końcówki. Kwestią jest tutaj jeszcze czasownik courir, który zamiast niemy głosek w liczbie pojedynczej właściwy dla pierwszej grupy, przybiera te właściwy dla drugiej, trzeciej grupy. Także S, S oraz T. Wow. No, to jest fajne, nie? Jeżeli czasowniki nie sprawiają żadnego problemu, możemy wykorzystać wiedzę już zdobytą w nich i w ich odmianie, prawda? Zapraszam na kolejne materiały. Jeszcze został nam jeden materiał o czasownikach kończących się na ir. I to będzie tyle. Mam nadzieję, że wszystko stało się troszeczkę bardziej jasne. Ja oczywiście wrzucę na Facebooku kilka ćwiczeń interaktywnych do tego, żebyście właśnie poćwiczyli sobie odmiany dzisiejszych czasowników. Zapraszam na kolejne materiały. A bientôt! Vous ne me donnez pas un petit exercice? Pardon? D'habitude, vous me donnez un petit exercice? Offrez quelque chose. À qui? À qui vous voulez. Mais juste offrez quelque chose. S'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous offrir.